Fundacja TVS po raz kolejny odpowiada na potrzeby uchodźców z Ukrainy, którzy zatrzymali się w województwie śląskim. Z okazji Dnia Dziecka wolontariusze fundacji przy udziale telewizji TVS zorganizowali w Rybniku piknik dla najmłodszych, podczas którego nie zabrakło prezentów i niespodzianki. Wszystko po to, by choć na chwilę dzieci mogły zapomnieć o wojnie i znów zaczęły się uśmiechać. Fatima Orlińska. Dzieci, które po wybuchu wojny w Ukrainie przyjechały do Polski, wciąż dotknięte są traumą przemocy, jakiej były świadkami. W Rybniku działa Centrum Rozwoju i Pomocy powołane do życia przez Ukrainki, które na co dzień opiekują się najmłodszymi uchodźcami. Organizowane są tam zajęcia pozalekcyjne, które mają pomóc w adaptacji w Polsce. Teraz przyjechały najwięcej takie dzieci i ludzie, kobiety własne, takie, co bardzo jeszcze cięższe, co były tym pierwsze. Oni ma wszystkie mają traumy psychologiczne i oni dużo potrzeby takiego, co no po prostu wywodzimy ich z tego stresu, z tego stanu, prowadzimy różne zajęcia, takie dla dzieci warsztaty różne, co by po prostu nie tak by nie pamiętały tego, co było, po prostu, żeby wywieźć ich z tego stanu. Pod opieką centrum znajduje się około 50 dzieci, które w wyniku wojny straciły domy, przyjaciół i bliskich. Nierzadko wojna pozbawiła ich również uśmiechu, który z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przywrócić chce Fundacja TVS. Dlatego wolontariusze fundacji zorganizowali dla nich zabawę, która przecież jest nieodłącznym elementem dzieciństwa. Jest najważniejsza. Dzieci mają właśnie być beztroskie, nie myśleć jeszcze o takich strasznych rzeczach jak wojna, jak śmierć bliskich. To właśnie ta rozrywka i między innymi to beztroski sposób życia powinien przyczyniać się do ich dobrego rozwoju i do planów kształtowania sobie życia potem w przyszłości. Łatwiej o to będzie, kiedy jak najszybciej zapomną o wojennej tragedii i skupią się na tym, co tu i teraz. A akurat z okazji Dnia Dziecka tu i teraz była zabawa i muzyczna niespodzianka. Odbierają ją bardzo ciepło, też troszeczkę się na początku martwiliśmy, jak to będzie, przecież jednak mówimy w innym języku, ale pokazuje to właśnie, że muzyka jednak łączy i czasami chociaż nie rozumieją, o czym śpiewamy, to często pokazują, że właśnie poznają to przez tą naszą muzykę i po prostu potrafimy się przez tą muzykę porozumieć. Fundacja TVS, działająca przy telewizji TVS od pierwszych dni wojny w Ukrainie, zwraca szczególną uwagę na matki i dzieci, którzy uciekli do Polski, by szukać bezpieczeństwa.